Temu zawodnikowi poświęca się tu sporo uwagi. Sezon zaczął świetnie, strzela jak na zawołanie. Zapraszamy na transmisję. Dobry wieczór. Bardzo serdecznie witamy wszystkich Państwa zgromadzonych tą dość późną porą przed telewizorami. Zapraszamy na czekające nas dzisiaj spotkanie. Specjalnie dla Państwa przy mikrofonach Tomasz Smokowski i Jacek Laskowski. Dzisiaj znowu obejrzymy zmagania rozgrywek CONMEBOL Libertadores. Jesteśmy na etapie ćwierćfinałów. Pora na spotkania rewanżowe w tej fazie. Peñarol Montevideo zmierzy się z Boca Juniors. Goście przystępują do meczu podbudowani doskonałym wynikiem z pierwszego meczu. Najtrudniejsze mają już za sobą. Musiałoby się stać coś niesamowitego, żeby stracili tę przewagę. No ale właśnie z wiarą w to coś przybyli na stadion kibice gospodarzy. Teraz na ekranie wyjściowy skład ekipy gospodarzy. Zagrają chyba tradycyjnym ustawieniem 1-4-4-2 z dwoma środkowymi i dwoma bocznymi pomocnikami. Tak, a to oznacza dużą mobilność wszystkich formacji. Myślę, że szczególnie ważnym elementem ich gry będą akcje skrzydłami i wrzutki w pole karne. Taki pas transmisyjny, boczny obrońca, bok pomocy, wrzutka do napastnika. To wręcz fabryka niebezpiecznych akcji. Oto skład, na który zdecydował się trener gości. Zdecydowali się na grę 1-4-3-3 z tradycyjnymi skrzydłowymi. Tomek, przede wszystkim pytanie, czy skrzydłowi będą wymieniać się pozycjami i schodzić do środka, czy raczej grać wzdłuż linii i wrzucać piłki na dziewiątkę? Skoro tradycyjni, to pewnie to drugie, a to by oznaczało sporo ofensywnych wejść bocznych obrońców. Dosyć gadania. Zaczynamy grę. Świetny teraz dribbling. Wciąż idzie na bramkę. Ale strata piłki oznacza, że niepotrzebnie robiliśmy sobie nadzieję. Zambrano. Trudno z góry przesądzać, który z piłkarzy indywidualną akcją rozstrzygnie losy spotkania. Ale na pewno sporo możemy się spodziewać właśnie po tym zawodniku. Czy oceniasz to podobnie, Jacku? No nie sposób go powstrzymać. Strzela seriami i z taką formą pobije wszelkie rekordy. Nie chciałbym być w skórze obrońców, którzy mają za zadanie... Uwaga, jest faul, jest gwizdek sędziego. No i będzie niebezpiecznie, proszę Państwa. Piłka w mur. Rozczarowanie dla strzelca. Ależ to było uderzenie. Byłoby nie do obrony. Oj, świetne, prostopadłe zagranie. Tak jest! W końcu mamy gola! Te ciągłe ataki wreszcie się opłaciły. Na powtórce widać podanie wymierzone idealnie, jak w jakiejś grze komputerowej. Popatrzmy na ten strzał. Od razu było widać, że piłka wyląduje w bramce. Ręce same składają się do oklasku. Thank you.
Otworzył nam się wynik. Jest 1-0. Gargano. O, i tak to się powinno robić. Modelowy odbiór. Dario Benedetto. Gargano. O, chyba wpadnie. Pewnie, od niechcenia to wyłapuje. Romero. Rojo. Zambrano. Marcos Rojo. I tym udanym wejściem skasował atak rywala. Jak to rozegra? Jest okazja do kontry. Sędzia puszcza grę mimo faulu. Niedokładnie. Przejmują piłkę. Może dobrze dograć. Pokazują się na pozycjach. No, zdrowo to teraz przerzucił nad bramką. Gdyby to był mecz futbolu amerykańskiego, to dostałby za to punkty. Dopóki gra w piłkę nożną, niech lepiej mierzy pod poprzeczkę. Sędzia pokazuje żółtą kartkę za przewinienie z przedostatniej akcji. Strata, rywale przy piłce. Ładne minięcie, może być groźnie. Uderzenie, proszę Państwa! Tak! Co on teraz zrobi? Z takiej odległości! Naprawdę nie spodziewałem się, że uderzy z takiej odległości. I cała defensywa chyba też nie, ależ ma kopyta. Na razie 2-0. I koniec pierwszej połowy, a my zapraszamy Państwa na przerwę. Rozległ się gwizdek. Ruszamy. Przed nami druga połowa tego spotkania. Przenoszą teraz grę na drugą stronę boiska. Rusza do przodu i szuka dobrego rozegrania. Ładnie teraz górą. Próbuje strzału. Broni ten strzał. Ale co dalej? Nie, nie będzie z tego bramki. Odzyskują teraz piłkę. Zambrano. Pozostało jeszcze 30 minut do końcowego gwizdka. Rojo. Strzał z daleka! Gol! Ależ piękna bramka! Z takiego dystansu, siła, precyzja! No coś wspaniałego! Realizator zapoznaje nas teraz z tym, jak ta bramka wyglądała z różnych ujęć. Z każdego zresztą wygląda dobrze.
A więc mamy 3 do 0. Ma wsparcie, by to rozegrać. Strzał, proszę Państwa! Nie ma gola, poprzeczka, mało brakowało, ale grają dalej. Ależ było przed chwilą blisko gola. To naprawdę nie fart, że nie mamy zmiany rezultatu na tablicy wyników. Ale wygląda na to, że chcą próbować do skutku. Traci piłkę Boka. Sędzia pozwala grać dalej. Gargano. Dziesięć minut do końca tego meczu. Jeszcze trochę, a bramka będzie w zasięgu. Broni, ale piłka wciąż w grze. Tak, bramka! Świetna była ta pierwsza obrona, ale cudów nie ma. Do bitki nie dało się już wyjąć. Spójrzmy raz jeszcze, jak tutaj padł gol. Naprawdę trzeba pochwalić bramkarza za tę pierwszą interwencję. Stanął na wysokości zadania, dobrze obronił, naprawdę nie może mieć sobie wiele do zarzucenia. Przy dobitce nie miał już niczego do powiedzenia. Na tablicy wyników 3 do 1. Tak, należy bronić dostępu do własnej bramki. Gargano. Już wiemy, jeszcze tylko minuta gry przed nami. Ostatni gwizdek rozbrzmiewa w naszych uszach. Szach i mat rozstrzygają dwumecz na swoją korzyść i przypieczętowują awans do następnej rundy. Brawo! I powodzenia. Wspaniały wynik, Tomku. Udowadniają, że w tym dwumeczu jedna z drużyn była zdecydowanie lepsza i oczywiście była to ich drużyna. Przechodzą dalej ze zdecydowaną przewagą i da im to mnóstwo pewności siebie na przyszłość. Kto wie, jak daleko zajdzie ten zespół niesiony takim ogniem.